Święty Jan Chrzciciel był synem kapłana Zachariasza i Elżbiety, krewnej Najświętszej Maryi Panny. Jego narodziny obchodzi Kościół jako jedno z najstarszych świąt liturgicznych. Nauczając nad Jordanem, zapowiadał rychłe nadejście Mesjasza, wskazał go ludowi znanymi nam słowami: oto Baranek Boży. Dzisiaj w naszym Kościele, w tę uroczystość świętego Jana Chrzciciela, włączamy wątek patriotyczny, gdyż gromadzimy się na ogólnopolskich obchodach 93. rocznicy podpisania Traktatu Wersalskiego, aby uczestniczyć w mszy świętej i potem dokonać odsłonięcia i poświęcenia tablicy poświęconej Manowi Kwowskiemu. Tej uroczystości przewodniczy ksiądz Inwulat Zygmunt Lewicki, którego serdecznie witamy w naszej wspólnocie parafialnej i życzymy, aby udział w tej uroczystości pobyt przyniósł nam wszystkim ogólny pożytek. Witam też kaznodzieję dzisiejszego, księdza profesora Tadeusza Kasadułę, historyka naszego seminarium duchownego w Białymstoku. Witam wszystkich zaproszonych gości uczestniczących w tej uroczystości. Zapraszam do godnego jej przeżycia. Ksiądz Sławomir sprawuje mszę świętą za zmarłego Jana Rajeckiego. Rozpoczynając nasz udział w tym świętym, w szczerości naszego serca, przeprośmy Boga za nasze życzenie, abyśmy mogli godnić w Pańsku całą w tym święcie również. Spowiadam się Bogu z Wszechmogącym mogące i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem. O tym, że jest
dobra nowina o tym, że życie chrześcijańskie jest życiem, które zostało nam objawione przez Pana. Ci ludzie, począwszy od proroków starotestamentalnych, poprzez patrona dnia dzisiejszego, świętego Jana Chrzciciela, który łączy stare i nowe przymierze, zapowiada przyjście Jezusa Chrystusa, wzywa do pokuty i nawrócenia, wołając: przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Pana, bo oto nadchodzi. Poprzez ludzi wiernych chrześcijan nowego przymierza. Posyła zatem ludzi, by to, co jest sprawą Bożą, by Boże prawdy i Boże tajemnice były jasno i precyzyjnie głoszone. Drodzy moi, dzisiaj na tej Eucharystii gromadzimy się, by modlić się w intencji Ojczyzny. Jest po temu racja i powód w 93. rocznicę podpisania traktatu wersalskiego, który uczynił z naszego państwa wolny kraj na arenie już międzynarodowej, i by wspominać postać jednego z najwybitniejszych Polaków, współtwórcę odrodzonej Rzeczypospolitej, Romana Polski. Modlić się za człowieka, któremu przyszło żyć i przyszło działać w tak bardzo trudnych dla naszej ojczyzny czasach. Ale człowieka, który potrafi odczytywać wolę Bożą w swoim życiu, który potrafił i chciał ją pełnić, i ją pełnił, i Bożą wolą żył. Chciałem to przytoczyć, aczkolwiek zastanawiałem się, czy w tym gronie potrzeba przypominać jego sylwetkę, charakteryzować tę postać, ale pozwólcie, że kilka aspektów z jego żywota jednak wydobędę. Od najmłodszych lat, jak go wspominają jego bliscy, przyjaciele, koledzy, współpracownicy, był niesłychanie zaangażowany w rzeczywistość skutej kajdanami niewoli Polski. Jako młody chłopak, mając 17 lat, wraz z kolegami z gimnazjum, zakłada tajne kółko uczniowskie strażnicy. A to kółko gimnazjalne ma jeden zasadniczy cel. Nie dać się zrusyfikować. Nie dać się zaborcy rosyjskiemu, nie dać się w ten sposób, żeby nie było takiej sytuacji, że Polak przestanie mówić po polsku, a co gorsza, przestanie myśleć po polsku. W latach późniejszych działa w organizacji młodzieży patriotycznej Z. Potem wstępuje do Ligi Polskiej, skupiającej działaczy na ziemiach polskich i na emigracji. Przekształca ją, tworzy Ligę Narodową. Później tworzy Obóz Wielkiej Polski, a następnie Stronnictwo Narodowe. Ale chyba jak historycy, specjaliści w tym temacie to oceniają, najwięcej Roman Dmowski uczynił. Zabłysnął wtedy jego talent właśnie po pierwszej wojnie światowej. Wojnie, która dawała jak nigdy dotąd żaden konflikt zbrojny w latach niewoli narodowej szansę odrodzenia państwa polskiego. I tutaj dopiero objawił się prawdziwy, mówię to bez przesady, geniusz polityczny Romana Dmowskiego. Na konferencji pokojowej w Paryżu w 1918
2018 roku na posiedzeniu Rady 10 on, Polak, patriota, wygłosił, wydaje się to dzisiaj nieprawdopodobne, wygłosił 5-godzinne expose dotyczące całości polskiej rządu. Zrezygnował z tłumacza. Nie potrzebował tłumacza, tylko sam tak ad hoc tłumaczył swój wywód na język francuski i angielski, mówiąc, że on to zrobi najlepiej. Bardziej precyzyjnie niż najlepszy tłumacz może to zrobić, odda sprawę Polsce. I to przemówienie, bez przesady można powiedzieć, było jednym z najważniejszych w dziejach polskiej dyplomacji. W trakcie swego wywodu Dmowski, według zgodnej opinii słuchaczy i ówczesnych komentatorów, wykazał się, jak mówiono, rzadko spotykaną logiką wypowiedzi, żelazną logiką. Podkreślano trafność argumentacji, a przede wszystkim mówiono o jego niesłychanej znajomości tematu i zaangażowaniu w sprawę Polski. To wystąpienie i ta mowa, one zadecydowały o przebiegu powojennej zachodniej granicy Polski z Wielkopolską i dostępem do Rzeszy. Na traktacie pokojowym podpisali się dwaj wielcy Polacy. To właśnie Roman Dmowski i Ignacy Paderewski. Był pisarzem, był publicystą, wydał wiele dzieł. Nie chcę ich tutaj analizować. Nie, że nie chcę, ale czas na to nie pozwala. Wspomnę tylko o niektórych. To przede wszystkim myśl nowoczesnego Polaka. To Niemcy, Rosja i kwestia Polski. Czy wreszcie Kościół, naród i państwo. Moi drodzy, to co powiedział, a co trzeba tu przytoczyć, to to, że państwo polskie jest państwem katolickim. Pozwólcie, drodzy moi, że zacytuję. Państwo polskie jest katolickim państwem. Nie jest nim tylko dlatego, że ogromna większość jego ludności jest katolicka. Jest ono katolickie w pełnym znaczeniu tego pojęcia. Państwo nasze jest państwem narodowym, a naród jest narodem katolickim. Koniec cytatu. Drodzy moi, cóż dodać, cóż ująć? Nie chciałbym tych słów komentować, bo one są w tak oczywisty sposób jednoznaczne. Tutaj nie ma niedomówień. Tu nie ma jakichś politycznych zawiasów. Tak, tak, nie, nie. Głosił doktrynę mówiącą o tej nierozerwalnej więzi katolicyzmu z Polską. Jakże pięknie brzmiały te słowa, kiedy mówił, cytuję, katolicyzm nie jest dodatkiem do polskości, ale jest nieodłącznym elementem tej polskości, tkwi w jej istocie. Nie ma polskości bez katolicyzmu. Nie może być państwa polskiego bez katolicyzmu. Kontynuując, Roman Dmowski mówił znamienne słowa usiłowanie, oddzielenie katolicyzmu od polskości, oderwanie narodu od religii i kościoła jest niszczeniem całej istoty narodu. Drodzy moi, nieprzypadkowo dzisiaj przy tej okazji przytaczam te słowa Romana Dmowskiego jeszcze raz, właśnie teraz, kiedy znów, dzisiaj, w dzisiejszych czasach, w cyniczny sposób stara się
oddzielić. Wielu na tym zależy, by oddzielić katolicyzm od tego, co odwiecznie było polskie, jest polskie i pozostanie polskie. Trzeba powiedzieć, że w historii Polski wiara chrześcijańska, wiara katolicka, ona zawsze była związana z polskością. Zawsze była związana z tym naszym rodzinnym domem ojczystym. Proszę zwrócić uwagę, moi drodzy, czy jesteśmy w stanie podać przykład jakiegoś innego państwa, które potrafiło wiązać swoje dzieje z chrześcijaństwem, z katolicyzmem tak nierozerwalnie od ponad 1000 lat. Moi drodzy, co to znaczy? Znaczy to, że rzeczywiście jakoś nierozdzielnie złączona jest wiara w Boga i opiekę Matki Najświętszej w tej polskiej duszy z tym wszystkim, co nazywamy narodem polskim. Moi drodzy, to muszę powiedzieć, żeby nie było nieporozumień. Nie uprawiam tu z ambony polityki. Nie. Dlaczego to mówię? Bo kiedy dzisiaj ksiądz z ambony mówi o poszanowaniu człowieka, jego podstawowych praw, domaga się od rządzących ich poszanowania, to zaraz media tak zwane, w cudzysłowie mówię, postępowe, to zaraz go okrzykną oszołomem i politykierem cytatem. No i tak, żeby było miło, to popraszam to jeszcze kilkoma inwektywami, bo tak wypada. Nie chcę powiedzieć, że gorzej to tylko za komuny. Więc nie mówię tego jako polityk, mówię to jako Polak, nie ksiądz, bo na polityce ksiądz się nie musi znać. O tym mówił pięknie papież Benedykt XVI podczas ostatniej wizyty w Polsce, w Katedrze Warszawskiej, na spotkaniu z duchowieństwem. Mówił tam papież Benedykt XVI do nas, do księży: wy na menadżerstwie nie musicie się znać. Na socjologii i polityce nie musicie się znać. Ale na sprawach człowieka i na duchowości wy musicie się znać. Bo wy od tego jesteście. I przy tej okazji padły takie słowa z ust papieża, że wiara katolicka stanowi najskuteczniejszą gwarancję poszanowania praw jednostek i całych narodów. Katolicyzm, wiara katolicka. Na czym ta wiara katolicka się opiera? Właśnie opiera się na miłości bliźniego. Opiera się na tym, że człowiek, każdy człowiek jest umiłowanym dzieckiem Bożym. Na tym się wiara katolicka, cały katolicyzm opiera. Dlatego jeżeli usuwamy Boga, jeżeli stawiamy Go poza nawiasem życia społecznego, politycznego, rodzą się wówczas największe totalitaryzmy, najbardziej brutalne. Tego uczy historia. Wtedy rodzą się największe zbrodnie. Moi drodzy, Zygmunt Berezowski, wspominając Romana Dmowskiego, powiedział znamienne słowa: epoka, w której wypadało mu żyć i działać, należała do najtrudniejszych w dziejach porozbiorowych naszego narodu. I ten sam autor pisze dalej: Roman Dmowski należy do największych postaci w naszych dziejach. Jego geniusz polityczny jest zjawiskiem tym bardziej zdumiewającym, że pojawił się w okresie najgłębszego bodaj zmierzchu naszej myśli politycznej. Ale tak to już jest, moi drodzy, że tam, gdzie jest ciężko. I takie ciemności nieprzeniknione, wydaje się, panują, to tam zawsze pojawi się ktoś, kto przyjdzie z tym posłannictwem, kto pokaże rzeczywiście tę wielkość
ducha, pokaże ten piękny patriotyzm, pokaże to umiłowanie ojczyzny. Dziś, gdy czcimy pamięć Romana Dmowskiego podczas tej mszy świętej, modlimy się w jego intencji, dziękujemy Bogu za dar tego człowieka naszemu narodowi, za dar jego życia, za jego posługę, za jego dokonanie. Bo tak bardzo dzisiaj usiłuje się nam wydrzeć, wyrwać z przestrzeni społecznej prawdziwe autorytety i je zniszczyć. I wstawić, co w to miejsce wstawić. Widzimy, wystarczy sięgnąć do właśnie owych postępowych mediów, wstawić w to miejsce moralne miernoty, bez czci, wiary, bez honoru, takie telewizyjne pajace. Deprecjonuje się dzisiaj wiedzę o przeszłości. Dlaczego? Żeby, broń Boże, nie ujawnić tego kontrastu pomiędzy ludźmi wartościowymi z naszej przeszłości i wartościowymi ludźmi dzisiaj, a tymi, którzy dzisiaj siebie namaścili na autorytet. Chociaż wcale to nie jest. I dlatego potrzebna jest ta wiedza historyczna. Potrzebna jest, by potrafić dzisiaj oddzielić, odróżnić właśnie ziarno od plewy. Potrzebna jest ta wiedza, by uświadomić sobie, że byli i są ludzie, którzy potrafili w tych najcięższych chwilach rzeczywiście stanąć na wysokości zadania. I nieraz rodzi się w mojej duszy, w moim umyśle taka refleksja, może wynikająca trochę z mojej pychy, ale być może się ze mną zgodzicie, moi drodzy, że jesteśmy jakimś narodem umiłowanym. Jak tak patrzę na nasze ziemie w ich takim syntetycznym ujęciu, to wyraźnie widać, że wtedy, kiedy sięgaliśmy już niemal dna, to wtedy pojawiali się ludzie, jednostki wybitne, które odmieniały ten naród, tę ziemię odmieniały. Budzili nas z tego marazmu moralnego i intelektualnego. Różni to byli ludzie, to byli pisarze, artyści, naukowcy, czy wręcz już prorocy. Prorocy tacy, jakim był papież błogosławiony Jan Paweł II. Jan Paweł II, który jednym zdaniem tym z Placu Zwycięstwa w 1979 roku, jednym zdaniem, niech wstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi, tym jednym zdaniem zmienił bieg historii. I czy my mamy być z naszym takim dorobkiem, czy mamy być gdzieś tam umieszczani na uboczu Europy, bo takie miejsce usiłuje się nam dzisiaj wyznaczyć. Czy my mamy być, jak niektórzy by tego chcieli, za ściankiem tego kontynentu i tego kręgu kulturowego, który przecież współtworzyliśmy? Nie, moi drodzy. Przez tych ludzi, tych mocarzy ducha możemy śmiało powiedzieć z całym przekonaniem, że jesteśmy dumni, śmiało możemy powiedzieć, jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy Polakami i katolikami, że wyznajemy wiarę w Jezusa Chrystusa. Wiarę w Jezusa Chrystusa. A On, Jezus Chrystus, On wymaga. On każe nam, Polakom, realizować swoją polskość na co dzień. On każe nam nawzajem, to chyba najtrafniejsze określenie, nawzajem się szanować. Bo jakże nam się tego brakuje? Moi drodzy, bo jeżeli my sami siebie nie uszanujemy, to nie uczmy się. Nie uszanują nas też ludzie. Bo moi drodzy, polskość to nie jest coś, co zostało raz opisane.
skreślone i dane raz na zawsze. Polskość jest nam, naszemu pokoleniu akurat, jest dana, ale jest też i zadana do realizacji na co dzień, zadana w ten sposób, byśmy ją realizowali w imię Ojca i w imię Syna i w imię Ducha Świętego. Wieczór koronacyjny. Chcieliśmy w miejscu bardziej godnym
przedstawić tą symbolikę, która trwała przez wieki w Polsce. W tym momencie już kilka razy dzisiaj mówiliśmy o tym słynnym cytacie Romana Dmowskiego, że katolicyzm nie jest dodatkiem do polskości. Szczególnie w tym obecnym czasie w Polsce, gdzie wręcz poczytuje się sobie za zaszczyt deptanie podstawowych wartości, a apostazja staje się wielkim wydarzeniem, tym bardziej należy podkreślić te znaczące słowa, że nie będzie Polski, że nie będzie oparta o to, co jest najważniejszym fundamentem, czyli o wiarę Chrystusową. Proszę Państwa, chciałbym podziękować w tym momencie wszystkim, którzy przyczynili się do tej dzisiejszej uroczystości i tych dobrych obchodów, w szczególności za opiekę duchową i ekscelencji arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego oraz za wielkie wsparcie, otwartość i pomoc księdza proboszcza, proszę do rąka gospodarza tej przepięknej świątyni. Księży i Twacie, też dziękujemy za piękną mszę świętą i księdzu profesorowi za rewelacyjną chwilę. Przy tej tablicy pracowała cała rzesza osób, szczególnie Państwo Kisielscy, zadają tutaj określenie oraz Pan Cezary Święcy, który był tutaj jakby całym technikiem, włącznie z Panem Architektem Wojciechem Izulajem. Księże proboszczu, bym poprosił o wspólne, prawda, pociągnięcie za tą biało-czerwoną wstępę, by może ona nie spadła, ale w sposób groźny została odsunięta. I tym symbolicznym gestem chcielibyśmy oddać świątyni właśnie świętego Rocha, która jest świątynią tak związaną z odzyskaniem niepodległości. Właśnie ta tablica nam wszystkim przypominała o tych podstawowych wartościach oraz o obowiązku Polski, czyli ukochaniu ojczyzny. Sprawując Eucharystię, polecałeś miłosierdziu Bożemu wszystkich naszych rodaków, którzy w różny sposób pracowali i oddawali swoje życie w obronie ojczyzny, walczyli także często w obronie innych narodów. Prosiliśmy, aby Bóg zechciał przyjąć ich ofiarę razem ze zbawczą ofiarą swojego umiłowanego Syna. Jesteśmy przekonani, że ojczyzna i ten wspólny dom wszystkich Polaków jest bezcenną wartością dla ocalenia, której potrzeba ofiary życia, ale także ofiary pracy, cierpienia, uczciwego wypełniania wielkich i małych obowiązków. Tego wszystkiego możemy się uczyć od tego, któremu poświęcamy tę tablicę, Romana Dmowskiego, który przy pomocy swoich pism dyplomackich również walczył o Polskę. Prośmy więc Boga, aby ich obdarzył wieczną nagrodę, a nas żyjących hojnym błogosławieństwem, abyśmy potrafili żyć już nie dla siebie, ale dla bliźnich i dla Niego samego, który nas stworzył i będzie nas sądził. Boże, Ty stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo i nakazałeś mu miłować bliźniego jak siebie samego. Ty powierzyłeś ludziom ziemię, aby była wspólnym mieszkaniem dla wszystkich narodów. Kiedy człowiek przez nieposłuszeństwo utracił Twoją przyjaźń, wszedł na świat grzech, pracy i nienawiści, który rodzi zazdrość i śmierć. Swoim niepojętnym miłosierdziem ojcze do naszych braci i siostry, którzy stali się ofiarami ucisku, przemocy i złości, oddali swe doczesne życie w obronie ludzkiej godności oraz wolności ojczyzny. Obdarz ich nagrodą nieśmiertelności. Błogosław nam, którzy wspominamy ich imiona. Dziś szczególnie wspominamy Romana Dmowskiego, który przez swoją pracę przyczynił się, że w pierwszej wojnie światowej otrzymaliśmy to, co nam się należało. Śląsk, część Śląska, Pomorze, dostęp do Bałtyku. Sprawa, byśmy potrafili to ocenić. Pamiętać o nim i modlić się za wszystkich naszych braci, jak Twój Syn nas umiłował. Odpuść, Ojcze, także nam nasze winy, jak my i my odpuszczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. Przyjmij naszą modlitwę
przez Jezusa Chrystusa, który do końca nas umiłował i który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Dobrze, bracia. Chodź, chodź, prezentuj. Chodź. Dobrze, żebyśmy poszli.